To są wyrzucone pieniądze w błoto. Nie stać tak naprawdę ludzi na ten tani projekt, bo oni płacą więcej. I największy obszar oszczędności, które można uzyskać, i sięgają one 30%, to jest na etapie. W dobrym projekcie majster nie powinien o nic pytać. I jest ze mną pan doktor inżynier Wojciech Migda. Witam bardzo serdecznie. I porozmawiamy sobie o szczegółach już projektowania konstrukcji. Na budowach, zwłaszcza w małej skali, mamy pracowników ogólnobudowlanych. Bardzo rzadko spotykam się z podziałem kompetencji pomiędzy pracowników, czyli że przychodzi murarz, robi mury, potem przychodzi cieśla czy zbrojarz najpierw na odkładzie, prefabrykuje pręty. Oczywiście efekt jest taki, że złe zagęszczenie mieszanki betonowej, czy właśnie te raki, które są objawem tego złego zagęszczenia, ale nawet przygotowanie szalunków. Tak, brak upalny dzień, dokładnie. Zabezpieczenia. Nie zwilżone szalunki, które po prostu beton, jak się tam dostaje, to prawie że gotuje się w momencie. On sam się grzeje, ale jeszcze wszystko nagrzane, czarne płyty szalunkowe, i to wszystko powoduje, że to są drobne rzeczy. Tylko że to idzie od samego początku, bo już w projekcie można było przemyśleć te moduły. Z tym wieńcem ja mam notorycznie. Także zawsze 1/3 bloczka do docięcia, połowa bloczka do docięcia i jest to wyrzucone pytanie, pieniądze w błoto. Czy robić, czy nie robić? Przychodzi majster robót i pyta mnie, kroimy, nie kroimy, zostawiamy, obniżamy, podnosimy, i wtedy jest zawsze dylemat. Co zrobić? Idealnie by było tak, że faktycznie to wszystko działa, że to jest zaplanowane. No a w większości przypadków jest to kwestia. To samo miejsca okien, tak? Albo nadproża. Nadproże też czasami zdarza się, że trzeba ją wciąć gdzieś w połowie wysokości bloczka. Tak. I to jest znowu kolejne docinanie, kolejny element, który trzeba wykonać, i to wszystko spowalnia nam budowę. Tak? Tak, a każde spowolnienie generuje dodatkowe koszty. I moim zdaniem to, co pan przed chwilą powiedział, że majster na budowie pyta. W dobrym projekcie majster nie powinien o nic pytać, bo powinien. Ja nie mówię o tworzeniu dokumentacji, która ma 2000 stron i rozrysowanie każdego szczegółu. Tylko jako taki przykład. Widziałem projekty dobrze zrobione, które nawet uwzględniały, i dzisiaj też już jest oprogramowanie wspierające projektantów, że na danej ścianie w garażu każda jedna płytka była rozrysowana ze swoim wymiarem. I ktoś, kto miał ułożyć te kafelki na tej ścianie, te płytki na ścianie, nie musiał zastanawiać się. On wiedział, można było. I proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jak bardzo zwiększa się kontrola wykonawcy. My wiemy, że w naszym budynku nie jest nam potrzebne plus, minus 100 bloczków, 3200 plus te minus 100, tylko my wiemy, że nam jest potrzebne 328. Jeżeli one zostaną dostarczone na budowę, nie ulegną zniszczeniu i wykonawca nie popsuje ich po drodze, to my nie będziemy potrzebowali żadnego więcej, tak? My potrzebujemy 3200, powiedzmy, powiedziałem 328, 3280 powiedzmy, bo to było trochę za mało, bo mogliśmy to w odpowiednim, dzisiaj są do tego narzędzia, przeliczyć, zaprojektować. Na dobrą sprawę dzisiaj oprogramowania dają taką możliwość projektantom, że wykonawca dostaje rozkład danego bloczka na całą ścianę i ma rzut ściany, patrzy i murarz patrzy, dobra, zaczynam tu, nie muszę się zastanawiać, bo to nie chodzi o to, że wykonawcy nie potrafią myśleć, potrafią, tylko oni bardzo często muszą wykonywać nie swoją pracę. Tak. Ja jestem od projektowania i przechodzę tutaj do wątku takiego drażliwego. Do płacy. Bardzo często jest powiedziane, no dlaczego projektant chce tyle? I ja często spotykam się z inwestorami, słyszę od inwestorów, no ale pan chce tak dużo za metr kwadratowy, bo 20 zł powiedzmy, bo 30 zł. A ja mówię, a ile pan, pani jest skłonna zapłacić dobremu człowiekowi, który kładzie kafelki? No 100 zł od metra, no bo to jest fachowiec. Czyli ja, który projektuję de facto ściany w cenie, to nie jest narzekanie na moje wynagrodzenie, broń Boże, nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, o postrzeganie wynagrodzenia. Przecież konstruktor, wspólnie z architektem, bo tu nie chcę pomniejszać roli architekta, który odpowiada też za wiele aspektów bezpieczeństwa, ale też dobrego komfortu, bo przecież kto zajmuje się fizyką budowli, żeby nasz budynek przedpuszczał odpowiednią ilość pary, żeby był dobrze zaizolowany? Ktoś tym musi się zająć. Mamy od tego projektantów. Tylko to się pomija, bo to jest jeszcze, pokutuje u nas trochę jak gdyby lata
może 80., gdzie energia była tania, gdzie się nie ocieplało budynków, gdzie powiedziane było, no ma tylko przenieść obciążenia. Jak będzie bezpieczny, to już wystarczy. No nie, bo na kaloryferach można było obiad gotować, a ściana obok łóżka miała temperaturę prawie jaka panowała na zewnątrz. Nie na tym polega komfort. Jeżeli teraz płacimy za metr kwadratowy między 6 a 15 tysięcy złotych za metr kwadratowy, no to nie patrzmy tylko na efekt wizualny. Patrzmy na to, czy jak faktycznie dłoń przyłożymy na dole do podłogi, czy będzie to samo ciepło, czy jak będziemy mieli tutaj, czy przy kaloryferze będzie gorąco, a po drugiej stronie nam zimno. I to są wszystko aspekty, już nie wchodząc w całe te szczegóły dotyczące skraplania się wody, punktu rosy i tak dalej. Bo niestety my kupujemy wszyscy wzrokiem i czy nam się to podoba i trochę jak przy operacji. Anestezjologa pacjent nigdy nie widzi, jak jest dobry, tak? I tutaj konstruktora też zazwyczaj nie widać, ale jego praca, tak samo jak architekta, przekłada się na ogromne pieniądze dla inwestora, bo projektowaniem nie musi się zajmować majster na budowie, który musi dopowiadać sobie braki z projektu. Tak. Kolejny aspekt, który faktycznie jest często pomijany w analizie, bo to my myślimy często o tym zmarnowanym materiale, o zmarnowanym czasie, ale w sensie, że technologia wymaga więcej pracy. Trzeba zutylizować. No właśnie tam big bugi stoją, szósty czy któryś wyjeżdża, mamy stan surowy otwarty. Prawda jest taka, że jest bardzo dużo drobnych rzeczy, które gdzieś tam pomijamy, machamy na nie ręką, ale sam fakt tego, że majster projektuje, tak upraszczając powiedzmy, ale to też ma znaczenie, bo tych roboczych godzin robi się nagle w ekipie całej nie 680, tylko 750 załóżmy, tak? Bo stoją, no pracownik nie może pracować, póki nie dostanie jasnego sygnału, co ma robić. A siedzą na kartkach, rozrysowują, myślą, zastanawiają się, jak to zrobić, bo nie pasuje, bo coś zostało założone, ale niestety plany... Przepusty instalacji, jak ją to poprowadzić, gdzie ją dać, którędy. To i coś, z czym ja się często spotykałem, to się później ustali. No ale to później oznacza kucie, cięcie, na nowo stawianie. Badania, o których kiedyś czytałem, wykazywały, to były badania prowadzone na budynkach dużej skali, że na etapie projektowym, tam były też takie wykresy, które pokazywały, jak spada możliwość optymalizacji, czy też zaoszczędzenia może środków na kolejnych etapach. Czyli w trakcie trwania procesu. Tak, w czasie całego procesu od pomysłu do oddania budynku i największy obszar oszczędności, które można uzyskać i sięgają one 30%, to jest na etapie projektowania. Tak, faza przed inwestycją, no, tak, przed realizacją. Czyli jeżeli na projekcie możemy zaoszczędzić 30%, dajmy na to, niech to będzie 20%. Zróbmy ten margines błędu, że nie jest tak różowo, że to tylko w wyjątkowych sytuacjach. Więc nawet jeżeli powiedzmy 20%, no to przy budynku, dom jednorodzinny, 1 000 000 złotych, to jeżeli na tym etapie możemy zaoszczędzić 20%, no to jest 200 tysięcy. To dlaczego wtedy nie zapłacić projektantowi, czy zespołowi projektantów de facto, 80 tysięcy? To oznacza, że w naszej kieszeni zostanie 120 tysięcy złotych, tak? Oczywiście, bardzo trudno jest to wykazać. Tylko ja też dość często słyszę taką opinię. Jak zrobisz kosztorys, to pod koniec pomnóż go przez dwa, bo i tak się w nim nie zamkniesz. No, ale dlaczego? Dlatego, że projekt był, bym powiedział, niezły. On był po prostu niedoprecyzowany, niedokończony. On był w tej takiej fazie minimalistycznej, wymagającej na uzyskanie pozwolenia na budowę, bądź też w postaci projektu technicznego. Wspomniał Pan, że one nie są złe, że to nie jest jakaś kwestia oczywiście złej woli czy braku umiejętności, ale jednak pojawiają się pewne elementy, które można zoptymalizować. I czy z własnego doświadczenia byłby Pan w stanie podać takie miejsca, punkty, w których najczęściej spotyka Pan jakieś takie przewymiarowania, czy może błędne założenia? Nie, no bardziej przewymiarowania. Czego najbardziej boją się? Ja myślę, że jedno z takich elementów, które ja zaobserwuję, to jest... Ja też może tutaj jako takie uzupełnienie bardzo często jestem proszony na różnego rodzaju ekspertyzy. Dzisiaj też byłem na w dwóch miejscach, a właściwie w trzech, do starych budynków. W Gdańsku mamy tego od groma i ja się śmieję, że zawsze co pacjentowi dolega, najczęściej są to gdzieś tam stropy. Sytuacja jest wtedy trochę bardziej wymagająca, bo nie można zajrzeć do środka. No i trzeba jakoś temu zaradzić. Powiem tak,
to, co widzę u części projektantów, czy w części projektów, którymi się spotykam, i to trochę niektóre osoby mi to też potwierdzają, zarządcy budynków, że jest bardzo asekuracyjne podejście. No bo miejmy na uwadze to, że projektant swoim podpisem odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników. Potem zarządca, czy też użytkownik w pewnym stopniu. I mi nie chodzi już tutaj o takie prawne, tak, że kto mu się coś stanie, on zostanie. Tylko myślę, że wielu projektantów, i nadal jestem optymistycznie nastawiony, że to jest większość projektantów, czuje się odpowiedzialna za swoje dzieło. Tak? Taka wewnętrznie, taka moralna odpowiedzialność. Nie za drobiazgi, że tam powiedzmy coś nie do końca satysfakcjonuje, tak, że powiedzmy strop się gdzieś zarysował, ale to konstruktorzy jako o to bezpieczeństwo użytkownika, że no, ja cieszę się, że wieczorem mogę iść spać i sobie tak myślę, czy nie ma nigdzie błędu i zazwyczaj odpowiadam sobie, chyba nie, tak, gwarancji nigdy nie mam, to jest prototyp, nie testujemy tego, mostowcy testują, mają ten komfort, że oni robią obciążenia próbne. I to, co ja widzę, to jest bardzo często właśnie asekuracyjne podejście. Ono wynika, i to znowu, nie powiedziałbym, że to jest dlatego, że projektant chce źle albo chce iść na skróty. Nie, tylko że jeżeli my projektujemy na wysokim... Ja powiedzmy na uczelni zajmuję się trochę konstrukcjami stalowymi, gdzie tam ten stopień wytężenia zazwyczaj jest dużo wyższy, gdzie tam dążymy do 99% bardzo często, znaczy my, jako projektanci konstrukcji stalowych, bardzo często, to... Pytanie jest takie, jeżeli ja zaprojektuję teraz wszystko bardzo dokładnie, to czy wykonawca wykona to tak jak ja? Nadzory autorskie z punktu widzenia prawa budowlanego są obowiązkiem każdego projektanta. Tak? Projektant nie może się uchylić od nadzoru autorskiego na życzenie inwestora, ale to nie jest bezpłatne, tego nikt nie mówi. Nie spotkałem się jeszcze, ja osobiście, z regularnymi zaproszeniami na budowę. I to nie dlatego, że moje projekty są takie cudowne, a inne nie są. Inni projektanci też nie. Dlaczego? Bo projektujemy ten dość duży margines błędu, bo nie wiemy, kto to będzie wykonywał. Czy będzie to wykonywała doświadczona ekipa? Mi się zdarzało, że wykonywała jakieś elementy konstrukcyjne ekipa, która się zajmuje tylko wnętrzami. I oni mnie pytali, jak mają czytać pewne rysunki techniczne. I to znowu nie krytyka tych ludzi, tylko stwierdzenie faktu, jak na budowie czasami jest. Inwestor, jeżeli to są małe rzeczy, często nie jest w stanie pozyskać wykonawcy o odpowiednich kwalifikacjach, bo wykonawca powie, no przykro mi bardzo, dla budowy, która będzie, gdzie tam cały budżet wynosi 15 tysięcy złotych, ja nie mogę przerwać budowy, która kosztuje 5 milionów, tak? Bo ekonomicznie to jest nieuzasadnione w żaden sposób. I w tym momencie mamy właśnie tą trudność, że nie wiemy, projektując, kto to będzie wykonywał, jaki będzie nadzór nad realizowaną pracą i to, o co pan pytał, gdzie mamy jak gdyby ten przerost, bardzo często w ścianach, w tych wszystkich sprawach, które są kluczowe dla bezpieczeństwa użytkowników. Stropy, tak, czyli wszystkie elementy żelbetowe, ławy fundamentowe, czasami ściany fundamentowe i jeszcze elementy żelbetowe w ścianach, bo ta niepewność przez projektanta, ja tak samo postrzegam to i też tak samo moim studentom mówię, że posłuchajcie, jeżeli nie wiemy, to nie oszczędzajmy przy budynku, który będzie kosztował 1 000 000 zł, 5 000 kosztem zmniejszenia zakresu bezpieczeństwa z 80% do 15%, bo te 5 000 zł jest tego nie warte. Tak? Więc to znowu system naczyń powiązanych. Nie będzie takiej sytuacji, że wykonawca czy projektanci będą wiedzieli. Są to oczywiście projektuj i buduj, są takie koncepcje, które przy większej skali mają znaczenie, czy mogą być, ale też inwestor chce mieć pewną swobodę doboru ekipy, tak? Albo dostępności ekip na rynku. Różnie z tym bywa. Więc ja myślę, że prawo budowlane zrobiło, czy ustawodawca w tym kierunku zrobił bardzo dobre, to znaczy krok w bardzo dobrym kierunku. Dzisiaj wystarczy projekt architektoniczny, żeby uzyskać pozwolenie na budowę, a projekt techniczny, który doprecyzowuje, jest na etapie, gdy już jest to pozwolenie na budowę wydane. Dlaczego to jest takie kluczowe? Bo wcześniej inwestor musiał zaangażować ogromne środki na projektantów, a potem nie dostał pozwolenia na budowę. Mogło tak się zdarzyć i zaprzyjaźniony architekt mówił tak, posłuchaj, w momencie złożenia projektu ja wystawiam rachunek inwestorowi na
80% albo na 60 minimum. Dlaczego? Bo ryzyko, nawet jeżeli nie było gwarancji, że zostanie udzielone pozwolenie na budowę, on mówi, ja nie mogę ponosić całego ryzyka za inwestycje w postaci kosztów, które poniosłem na projekt. I inwestorzy to akceptowali, no bo on ma zlecenia. Miałem taką sytuację z koleżanką niedoświadczoną, wtedy niedoświadczoną architektką, jeżeli chodzi o zakres finansowy, tak, nie mówię o projektowy. I ona powiedziała tak, tak zrobię, że 100% płatności po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Pozwolenia na budowę nigdy nie było, tak? I inwestorzy powiedzieli, no to my tobie nie płacimy. Poszło w to no, setki godzin, roboczo godzin. Dlatego no, trzeba, frycowe zawsze się w życiu płaci i tutaj ona też za to zapłaciła. Dlatego mówię, mamy dzisiaj trochę poprawioną sytuację, że dobry projekt architektoniczny, dobry architekt, rozmawiałem kiedyś z architektem, który długi czas w Niemczech pracował i on powiedział mi tak, panie Wojtku, w Niemczech nie ma opcji, żeby okno było wstawione w innym wymiarze niż jakiś tam konkretny moduł, już nie pamiętam, to było 38 cm, coś takiego. I okna musiały być od krawędzi albo tyle, nic pośredniego. Oczywiście projektant powie, polski projektant powie, ale to ogranicza moją swobodę jako projektanta. Zgadzam się. Tylko to jest właśnie to, że jeżeli my sobie coś ograniczymy, no to wtedy możemy to zrobić trochę tańsze. Dlaczego garnitur wysokiej jakości kupiony w sklepie kosztuje 2000 zł, a szyty na miarę 10 tysięcy. Dlatego, że tam każda część będzie indywidualnie dopasowywana. Jeżeli my teraz chcemy w tym budynku, który projektujemy, zredukować nasze koszta, to zróbmy te moduły, zastosujmy sprawdzone rozwiązanie. Nie wymyślajmy koła na nowo, bo to nie ma sensu. Zastosujmy zalecenia producentów, jeżeli chodzi o izolację różnego rodzaju, kleje i tak dalej. Nie stosujmy 5 producentów, bo ten akurat ma ten materiał tańszy, tylko zastosujmy jeden system jednego producenta, bo oni bardzo często dają gwarancję. Jeżeli od początku do końca było coś według ich, ja kiedyś, pan pewnie może potwierdzić, od instalatora słyszałem sprawę, że jeżeli on wykonuje z firmy Alupex rurki na ich narzędziach, na ich maszynach, zostanie zalane, będzie podłoga przeciekała, oni pokrywają koszt zdjęcia, nawet jeżeli tam był drogi parkiet, biorą na siebie. Jeżeli on wszystko robił na ich narzędziach, na ich materiałach. I on mówi, dlatego on w ogóle nie rozważa, czy metr rurki będzie 50 groszy tańszy, bo on nie zaryzykuje zniszczenia podłogi w dużej sali, która kosztuje sam materiał na tą salę kosztował 15 tysięcy albo 30 tysięcy, tylko żeby zaoszczędzić 200 zł na materiale. To się nie opłaca. I myślę, że duży zakres tego, o czym rozmawiamy, jest świadomość. I to, co mówiłem, to są najczęściej właśnie kwestia zbrojenia, czasami nadmiernego, zbyt dużych belek. Jedna rzecz, o której myślę, że warto wspomnieć i myślę, że inwestorzy mogą nie mieć tej świadomości. Dla mnie jako projektanta, projekt domku jednorodzinnego albo takiego dwu-czterorodzinnego, co do czasochłonności i pracochłonności i trudności zaangażowania się w ten proces projektowy, zbierania obciążeń tej całej reszty, która ode mnie jest wymagana, żeby ten projekt był dobry, jest większa niż przy hali stalowej na przykład, czy tam żelbetowej o powierzchni 20 tysięcy metrów kwadratowych. Domek jednorodzinny jest dużo bardziej wymagający od projektanta. Mhm. Dlatego, że tam układ, sposób przekazywania się sił z jednego stropu na drugi jest o wiele bardziej złożony, tak? To nie jest... I dlatego wcześniej można było zauważyć, że architekt projektował dom, bo on robił wszystko jak gdyby z pewnymi ogólnymi zasadami. Całość była przewymiarowana dwukrotnie, wszyscy spali spokojnie, konstruktor nie był potrzebny. Dzisiaj już od tego odchodzimy, dzisiaj dążymy do optymalizacji, ale jednak to jest nadal ogromny nakład dla konstruktora, żeby wszystko później sprawdzić, czy pewien element jest nam potrzebny, czy nie. Łatwiej jest nam go dać, nawet niż sprawdzić, czy on naprawdę jest potrzebny, czy nie. Bo jednak te procedury, zwłaszcza procedury dotyczące obliczenia ścian murowanych, one są dosyć pracochłonne. To nie jest takie 2 razy 2 wychodzi 4, dobrze jest. To niestety tak nie wygląda. Nawet żelbet czasami się wygodniej liczy niż ściany murowane. Tak, bo upraszczamy sobie cały schemat przestrzenny pracy konstrukcji. I mamy do tego dedykowane moduły w odpowiednich programach do statyki, które nam to załatwiają. Więc ja myślę, że tutaj pies jest w szczególe pogrzebany.